Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj takie rady właśnie dla młodych przedsiębiorców, które chciałem Wam przekazać, co uważam, że warto by było zrobić przynajmniej na początku tej drogi. Sam jestem na początku tej drogi, widzę co procentuje, co nie, więc mogę się coś tam z Wami podzielić, coś Wam powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, żeby podejmować ryzyko, słuchajcie, żeby nie słuchać też do końca zdania innych ludzi, którzy nie osiągnęli tego, co Wy byście chcieli osiągnąć, tylko mimo wszystko cały czas przejść do przodu, poszerzać swoje horyzonty, uczyć się, edukować. No bo później, siłą rzeczy, mając już tą rodzinę, mając te dzieci, mając ten dom, będzie nam dużo trudniej niż teraz, jeżeli na przykład jesteśmy po studiach, albo jeszcze myślimy gdzieś na te studia, czy w ogóle iść na te studia warto, czy nie warto, to warto, mówię, zaryzykować już w młodym wieku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby robić to, co się lubi, albo przynajmniej starać się robić to, co się lubi. To znaczy, jeżeli interesuje Was, nie wiem, wędkarstwo, jeżeli interesuje Was jakiś sport, jeżeli interesuje Was. Cokolwiek związane z tym, czego jeszcze teraz nie możecie monetyzować, to warto się tym zająć, warto założyć jakiegoś bloga. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, mamy teraz erę, yy, mamy, mamy XXI wiek, mamy internet, yy, mamy portale społecznościowe, możemy założyć sobie jakiś kanał na YouTube nawet i o tym opowiadać. I po jakimś czasie, oczywiście wykazując się cierpliwością, możemy coś. Z tego mieć. Potem systematycznie, nawet po pracy, idąc gdzieś na etat, żeby cokolwiek zarobić, żeby mieć na przykład na opłatę tego mieszkania, później możemy sobie systematycznie jakoś tam po prostu działać w tym kierunku, w którym chcemy i na przykład w wieku 30 czy 30 paru lat już przechodzimy na swoje, robimy to, co chcemy, jeżeli to nas interesuje. Może być to rolnictwo, nie musi, może być to jakaś firma, cokolwiek, kto tylko będzie chciał. Przykładów jest naprawdę dużo w internecie, możecie sobie popatrzeć, co ludzie robią. Była pani, która. Wcześniej pracowała w sklepie, chciała robić swetry. Zaczęła to najpierw na Instagramie pokazywać, jak to wygląda, zaczęła ludzi uczyć, i nagle okazało się, że jakaś tam firma została zbudowana, zarabia tyle, że jej na życie wystarcza, jest bardzo zadowolona, że może rano wstać. Nie męczy się, nie denerwuje, że musi znowu wstać do tej roboty. Też druga rzecz jest taka, nie każdy będzie zakładał firmę, nie każdy będzie przedsiębiorcą, ale grunt, żeby robić w jakiś sposób w miarę możliwości to, co się lubi, bo tak naprawdę w pracy spędzamy większą. Część swojego życia i warto by było, żebyśmy robili to, co chcemy. Kolejna rzecz dla młodych przedsiębiorców, moi drodzy, to jest cierpliwość. Cierpliwość do tego, żeby w ogóle robić daną rzecz i sam się na tym łapie, że już bym chciał zbudować, nie wiadomo, co robić, nie wiadomo, co, a tak się nie da. Po prostu potrzeba na wszystko czasu, żeby zbudować jakąkolwiek strukturę, firmę, pozyskać klientów, zatrudnić yy, pracowników, nie wiem, kupić samochody w zależności co to by była za firma, czy, czy wynająć jakiś magazyn to też nie jest taka prosta sprawa. Jeżeli zaczynacie od zera, większość ludzi z nas zaczyna od zera, nie ma się co czarować, nie dostaliśmy żadnych spadków, nie mamy, yy, nie wiem, yy, mieszkania po babci czy, czy ziemi po dziadku, musimy sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. I moja rada jest taka, żeby wszystko robić małą łyżeczką, a często robić, starać się po prostu wykonywać to, co chcemy, powoli do tego dążyć i się nie zrażać. Kolejna rada dla Was, osób młodych, ale nie tylko, bo w starszym wieku też można wystartować, jest taka, żeby być gotowym na ponoszenie porażek. Pierwszy biznes nie wyjdzie, drugi biznes nie wyjdzie. Sam się na tym złapałem, zaczynając mając te 17 czy 18 lat, po prostu pewne rzeczy nie wychodzą i to jest normalne. Musimy się pewnych rzeczy nauczyć. Jest to konsekwencja pewnych naszych działań. Ktoś mądry powiedział, że tylko ludzie, którzy nic nie robią, się nie mylą, a warto coś robić, po prostu, bo później się rozwijacie, i zaczynając właśnie w młodym wieku, później mając lat 30, możecie faktycznie robić to, co chcecie, co was interesuje. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o takie właśnie porady dla młodych osób, to jest, moi drodzy, zastanowienie się, Yy, przez chwilę, jak daleko wy chcecie zajść? Też nie wiecie tego, jak daleko zajdziecie, ale warto się na początku nad tym zastanowić, pomyśleć, przemyśleć temat, czy chcecie iść w tą stronę, czy w tą stronę. Nie patrzeć na innych ludzi, bo też oni za Was życia nie przeżyją, yy, nie zapłacą Waszych rachunków. Yy, też ja tak zawsze właśnie mówię, że ktoś za Was tych rachunków nie zapłaci, Wy sami jesteście kowalami. <laughs> własnego losu i sami się musicie zastanowić nad tym, co byście chcieli robić, jak byście chcieli robić. To, że znajomy poszedł na studia czy do jakiejś pracy, nie oznacza, że wy też do tej pracy musicie iść, bo tam będzie lepiej. No niekoniecznie. Może się okazać właśnie, że wy macie inne predyspozycje, inne możliwości, możecie wykonywać inne rzeczy. U mnie na przykład jest tak, że ja bym nigdy nie był dobrym koszykarzem, bo w koszykówkę grać nie umiem, ale już właśnie kwestie związane ze sprzedażą, czy na przykład Miałem predyspozycję do tego, żeby biegać, nie robiłem tego, a myślę, że mógłbym coś w tym osiągnąć, bo jakieś tam umiejętności były. Przede wszystkim chęć do ciężkiej pracy. I to jest ostatnia rzecz, którą chciałem Wam przekazać, czyli właśnie chęć do ciężkiej pracy. Dużo ludzi teraz szczególnie nie chce się pracować. Mamy, słuchajcie, te, mamy te zasiłki, mamy jakieś te dotacje, mamy różne możliwości i tak naprawdę w większości ludzi się po prostu nic nie chce robić. Osoby, które naprawdę chcą ciężko pracować, myślę, że na pewno wyróżnią się na tle tych osób, które, którym się nie chce, a większości nie Poszukujmy się teraz, się nie chce, bo teraz jest po prostu. Wszystko mamy, idziemy do sklepu, wszystko mamy. W domu wszystko mamy, mamy internet, otwieramy lodówkę, mamy jedzenie. No, mamy tak naprawdę wszystko, co chcemy, więc nie opłaca się pewnych rzeczy wykonywać dla większości ludzi. A jeżeli ktoś naprawdę jest zmotywowany do tego, żeby to robić, to ja gratuluję i polecam, żeby właśnie iść w tym kierunku, w którym się chce iść. Mówię, grunt to ciężka praca, niepoddawanie się, determinacja, chęć dążenia do tego, co my chcemy osiągnąć, nie zważając właśnie na przeszkody, które możemy mieć na swojej drodze. Yy, więc to tyle moi drodzy, jeszcze tak na marginesie Wam powiem, że lepiej zarobić 100-200 zł, jakoś tam kosząc trawę, yy, nie wiem, teraz można grabić liście. Iść do sąsiada zapytać, czy, czy, czy mu nie pograbić liści, może dostaniecie 50-100 zł. Zawsze coś. Jak macie po 18, 15 czy 20 lat, a też tyle miałem, to wiem, że to na pewno wam później zaprocentuje, a coś tam zawsze macie niż siedzenie w domu i nie robienie niczego, albo się zastanawianie. A może jeszcze tą książkę przeczytam, wiedza jest dobra, ale musicie ją połączyć z działaniem. Trzymajcie się, cześć!